pewnym momencie załapie się kolegowi i oni przystępują do badania tego kolegi. Zobaczcie Państwo, co będą robić. Będą się starać pomóc na koledze. Przemocni, bo osoby poszkodowane, która zajmuje się pod wodą, na wodzie, w wodzie, po prostu nie będą podawać swoje części ciała. Musimy mieć kontakt poprzez jakiś element, typu drążek, i ubranie, możemy krótko podać, ale nie bezpośrednio też zaczęli kontaktować, spotkać. Na tym się uchwycił lewo kilka. Pozostałe koledzy nie będą ciągnąć, żeby ona czasami padła i etapują tą osobę na brzeg, w bezpieczne miejsce. I teraz użyją takiej zwykłej deski, gdzieś na przypadku znalezione, ale nie będą do niego podchodzić, tylko po prostu podsuną tą deskę z tego związku łuki i jak wypaśni, to będą wypaść wszyscy. Panowie, dzieci mogą użyć na przykład swoich ubrań, nie odnieść tego poszkodowanego, bo oni powinni być wyciągnięci, żeby nie wpaść w tym potomnie, to musimy go coś obrać, wreszcie potem, żeby się... Już trudno pięknie, może za trzecią razem się uda, no patrząc za sobą leży uratowany, leży na pewno. Dobra, piękna rzuta, uratuje Patryka. W tej chwili patrzcie mocno trzyma rzutki, a dziewczyny go wyciągają w stronę brzegu. W tej chwili Patryk jest na brzegu, dziewczyny go uratowały.